Ze wszystkich rodzajów aktywności paranormalnej, te z udziałem lalek są prawdopodobnie najbardziej przerażające. Poniższy film również nie jest wyjątkiem. YouTuber Zombie66 przesłał nagranie i napisał: "Był to film przedstawiający układanie kubków. Bardzo się martwię i nie mogę zrozumieć, jak to się stało. Od tamtego momentu umieściłem lalkę w starej stodole. Oto materiał, który został nagrany. Zwróćcie szczególną uwagę na jego tło." Coś, co miało być filmem przedstawiającym dzieci prezentujące swoje umiejętności, nieoczekiwanie zmieniło się w materiał ukazujący coś naprawdę przerażającego. Kamera uchwyciła poruszającą się lalkę i wydaje się, że nikt tego nie zauważył, dopóki nie obejrzał nagrania. Nie trzeba dodawać, że po obejrzeniu tego byli naprawdę zaniepokojeni. Jest to jedyny film na kanale mężczyzny, który przedstawia zjawiska paranormalne, co czyni to jeszcze bardziej wiarygodnym, ponieważ ktoś, kto przerabia takie filmy, wrzuciłby ich znacznie więcej. To, czy nagranie jest prawdziwe, jest przedmiotem dyskusji wśród widzów. Jednak jest jedna rzecz, co do której się zgadzają. Uważają, że zamknięcie lalki w stodole było dobrą decyzją, ponieważ lepiej być bezpiecznym, niż później żałować. Laura Honecken przesłała poniższy film po nagraniu na swojej elektronicznej niani, czegoś naprawdę przerażającego. Kiedy córka Laury odpoczywała w łóżeczku, kobieta miała złe przeczucia, więc natychmiast do niej pobiegła. Natomiast kiedy weszła do pokoju, zobaczyła, że z jej córką wszystko w porządku. Kobieta nie wiedziała jednak, że elektroniczna niania zarejestrowała coś niepokojącego, zanim weszła do pokoju. Warto wspomnieć, że podczas nagrywania na górze nikogo nie było. Laura pisze: "Jestem cholernie przerażona. Zobaczcie sami, co zostało uchwycone." 28-7 Kentucky threatening to go up even more, and he's well aware of the outside noise, the rumors, the rumblings, the pressure. He said, "Listen." Wygląda na to, że kamera uchwyciła parę nóg. Oto kolejny filmik, który Laura zamieściła w odpowiedzi na ten przerażający materiał. There was legs that were walking. It looked like legs that were walking out of her room, and her window is locked. There's no other entrance to that room, literally. And you never seen nothing going in. It just was legs going out. You seen me come in, come out, and then you see those legs go out, and then you see me come upstairs to get her and go out. Laura nie wie, co o tym myśleć. Najdziwniejsze w tym jest to, że kimkolwiek lub czymkolwiek to było, najwyraźniej pojawiło się znikąd, ponieważ w pokoju córki nie było widać żadnych śladów po tym, aby ktoś do niego wchodził. Możliwe, że w domu ukrywał się lokator, biorąc pod uwagę fakt, że większość z nich ma tendencję do chowania się w miejscach takich jak strych. A co wy o tym myślicie? Był to duch uchwycony kamerą, czy może coś innego? Dajcie znać w komentarzach, a ja zapraszam was do kolejnej przerażającej historii. Pixelex Vlog przesłał poniższe zdjęcie i napisał: "Zrobiłem to zdjęcie na Filipinach w 2009 roku, kiedy zaczynałem swoją karierę jako fotograf. Zrobiłem zdjęcie mojemu przyjacielowi, aby wypróbować nowy aparat, ale to, co uchwyciłem, jest naprawdę szokujące i do dziś sprawia, że włos jeży mi się na głowie. Zobaczcie sami." W tle uchwycono kobietę, która wydaje się mieć na sobie suknię pokrytą krwią. Na temat tego zdjęcia nie podano żadnych dodatkowych informacji. Jednak niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdujecie, pamiętajcie o tym, aby zwracać uwagę na to, co znajduje się za waszymi plecami. Następny film przedstawia kogoś, kto był sam w domu, gdy kamera uchwyciła tą przerażającą scenę. Hi Nelson przesłał poniższy film i napisał: "Pan Speter budzi się w środku nocy przez dziwny hałas. Mężczyzna ze wszystkich sił stara się zachować spokój, ponieważ to, co dzieje się na nagraniu, jest dość niepokojące. Oto nagrany przez niego film." Something banging then. Something was banging. I'm talking to myself. Something was just banging. Right. On my stairs.
On nie bezło. No. Wygląda na to, że to, co zaniepokoiło mężczyznę, nie było niczym więcej niż tylko hałasem. Jednak pewnej nocy pan Speter budzi się ponownie i nagrywa coś o wiele bardziej niepokojącego. Like something on the stairs. You can't hear it though, I can. So every time I look, there's nothing there though. On the stairs, quick, 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 quick. Nothing there. Wydaje się, że ktoś lub coś ukrywa się w jednym z pokoi. Widzowie nie mogą powstrzymać się od myśli, że była to istota, która obserwowała mężczyznę, o czym on nie wiedział. W tym przypadku decyzję na temat tego, co to mogło być, również pozostawiam wam. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Dziecko nagrywało swoją mamę w kuchni, kiedy kamera uchwyciła coś naprawdę dziwnego. Eliza Ortiz, która przesłała nagranie, napisała: absolutnie przerażające. Matka nie miała pojęcia, że film nagrany przez jej córkę będzie zawierał coś, co zamrozi jej krew w żyłach. Córka bawiła się jej telefonem i na końcu nagrała coś, co wyglądało jak z horroru. Obejrzyjcie uważnie i zobaczcie sami. Oto, co zostało nagrane. ¿Qué hace, mami? Limpiando, porque está bien lleno de polvo la casa. ¿Y tú ya hiciste lo que te mandé, hija? Sí. ¿Ya viste que ya pusieron la tele? No. Para ponernos a ver películas y comiendo palomitas. Sí. Ya viste que ya hizo mami. Mami. Ahorita quiero que me ayudes a recortar tu. Y ya en la otra casa ya vamos a comer. Ahorita que lleguemos allá ya vamos a comer. ¿Nos tomamos una foto, hija? Sí. ¿Nos tomamos una foto, hija? Sí. ¿Qué te llaman? Siéntate. Uno. Siéntate para tomarnos una foto. Uno. No tocas. Ah, espérame, se está tirando el agua. Ay, estuvo muy raro esto. No se vengan para acá porque voy a trapear. No se vayan a resbalar. Wydaje się, że w innym pokoju widzimy wysoką sylwetkę, która stoi całkowicie nieruchomo, a następnie znika, gdy tylko kamera przesuwa się z powrotem do miejsca, w którym została zauważona. Postać pojawia się dopiero w dalszej części filmu, co czyni całość jeszcze bardziej dziwną. Podobnie jak widzom, nie przychodzi mi do głowy nic, co mogłoby to wyjaśnić inaczej, niż tak, że był to duch lub inna niepokojąca istota. Nie mogę jednak powstrzymać się od myśli, że mógł być to ktoś, kto się włamał i próbował się ukryć, ale szybko uciekł po tym, jak został zauważony przez kamerę. Jednak pozwolę wam zdecydować o tym, jak mogło być naprawdę. Niezależnie jednak od tego, czy był to duch, czy coś innego, nagłe pojawienie się tego wystarczy, aby nie móc spać w nocy. To naprawdę przerażające.